Wiele osób w komentarzach napisało, że chce zobaczyć w ekstremalnej metamorfozie Kłę Bonafide bez tatuaży. W takim razie zapraszam na odcinek. Ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. Zdjęcie, które będziemy przerabiać, to właśnie te, które widzicie na ekranie. Właśnie w tym momencie wystartował SpeedArt i widzicie, jak wyglądał cały proces. Ja bardzo dziękuję za udostępnienie zdjęcia dla Pauli, link do jej Instagrama macie w opisie, zapraszam do obserwowania. Dziękuję również dla Aleksandry, która pozwoliła mi wykorzystać zdjęcie do ekstremalnej metamorfozy Różala. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, macie tutaj link w karcie chyba po tej albo po tej stronie, zresztą będziecie mieli w opisie. Również macie link do fanpage'a Aleksandry, zobaczcie, jakie wykonuje zdjęcia. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, wcisnąć dzwona i subskrybować. Pamiętajcie również, aby napisać w komentarzu, komu następnemu możemy zrobić ekstremalną metamorfozę. Jak widzicie, ciało Kłebo jest pokryte prawie całe tatuażami. Najbardziej charakterystyczne oczywiście są znaki zapytania znajdujące się na szyi. Najtrudniejsze do usunięcia były tatuaże na rękach, ponieważ było ich tam najwięcej. Musiałem postarać się, aby ręce były jak najbardziej naturalne po całej metamorfozie, tak żeby całość było jednym spójnym zdjęciem. Jak dla mnie Kłę Bonafide najlepiej wygląda w tatuażach. Robimy to eksperymentalnie i ten film nie ma na celu nikogo urazić. You promised me to tell if there's anything haunting you. And you leave me unaware if I might have been hurting you. Ooh-oh. Should I worry that you won't come back? Or accept me in time as a fact? My heart is telling me I shouldn't worry and know the truth. Ooh-oh. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji i o dzwonku, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. I pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, dla kogo następnego moglibyśmy zrobić ekstremalną metamorfozę. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, widzimy się w kolejnych materiałach, na razie trzymajcie się, cześć!